Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar, no i zapraszam Was na 9 spotkanie z ETS 2. No dobra, ja już sobie wybrałem kurs, wybrałem sobie zlecenie. Będziemy przewozić pomarańcze z Berlina do Rostocka po Niemcach, aby nie jeździć ciągle po Polsce. Mamy tutaj pozostało 8 godzin 10 minut. Przychód zlecenia 3218 euro. I tak ta sprawa ogólnie wygląda. A naszym dzisiejszym bohaterem jest Iveco. Tak, naszym dzisiejszym bohaterem jest Iveco. O właśnie, ta ciężarówka. Ładnie wygląda jej w środku i z zewnątrz. Więc dobra, odpalamy silnik, włączamy światła. Nawet możemy sobie ten hut tutaj schować. O. No i dobra. No i ruszamy. No, standardowo lekkie ścinki na początku. No, dobra. Kierunkowskaz w lewo. Wolna. Wolna. No to możemy jechać. Ogólnie dzisiaj... Przepraszam, że mogę mieć trochę zachrypnięty głos. No nie wiem. Tak chrypa mnie to ostatnio bierze. Ale u nas dzisiaj w Poznaniu taka garuwa jest, że wam mówię, tak gorąco. Byłem dzisiaj nad Maltą, kto mieszka w Poznaniu to wie, na kolejce górskiej. No po prostu gorąco na lodach, taka żaruwa, że mówię wam, tutaj u nas w Poznaniu. Dobra, ogólnie ja dostałem, zdziwię się, bo przyszedł listonosz do mnie do domu. Przyszedł do mnie do domu listonosz. No i tak, powiedział, że jakaś paczka. Ja patrzę, paczka od Rockstara. A w środku otwieram tą paczkę, jakoś ładnie zapakowane, a w środku gra Grand Theft Auto 5. Tak jest. A w środku jest gra GTA 5. Nie wiem, czy obserwowali moje produkcje z GTA San Andreas, ale w tej paczce było GTA 5. Naprawdę tak się ucieszyłem, że mówię wam. A więc niedługo pewnie spodziewacie się odcinku z GTA 5. No i tak tylko standardowe informacje na start. Mamy tutaj godzinę, którą godzinę mamy? Mamy tutaj północ. Pierwsza w nocy za 10. A szkoda, wolałbym nad ranem, jak będzie może jakaś stacja benzynowa, to sobie odpoczniemy. Co do OMS i 2, bo symulator jeszcze dzisiaj w sobotę nie załatwiłem, może w niedzielę jutro, ale nie obiecuję. Może coś uda mi się tam pogrzebać. No i jedziemy. Jezu, te ścinki, no już. Czekajcie, rozruszam. No dobra. Już nie powinno być ścinek. No a więc ruszamy naszym Iveco z pomarańczami. Taki tytuł odcinku dajemy. Z pomarańczami. Nie no. Już był ten tytuł. Jezu, no nie wiem kto. Nie wiem, którym się tutaj włącza oświetlenie w środku. No nie wiem, dzisiaj ogólnie trochę głowa mnie boli, ale to... No ale to po prostu mnie nie... Ale mogę nagrać odcinek dla was. Mimo, że mnie głowa boli. No. No, nawet w nocy też ma tak swój urok. Realnie wszystko wygląda. No, ładnie to wszystko wygląda. Dobra, może zmienimy sobie pas. Czysto, czysto, dobra. Wykroczenie. Jaka sztuczka? Czysto. Jaka sztuczka? Jaka sztuczka? Zderzyłem się z jakimś samochodem czy coś? I minus 400? No nie wiem, o co tutaj chodziło.
Nie wiem, o co tutaj chodziło. Fajna jest fizyka jazdy tym Iveco, bo każdą ciężarówką jest inna fizyka jazdy. I te Iveco fajnie się trzyma drogi. Trzyma się drogi. Oho, ho, prawo, 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 prawo. Dobra. Co? Nie no, ludzie, dzisiaj już widzicie, stuczka mnie prześladuje. Jakaś kolizja. No ale dobra, jesteśmy na stacji benzynowej i chcę na niej sobie odpocząć tutaj. Bo nie chcę mi się... Ha, mój naręczny muszę. Naręczny musiałem. Hamuj, bo nie chce mi się tutaj w nocy jeździć. Wszystko lepiej wygląda w dzień. Dobra, myślę, że nie będziemy tankować ciężarówki teraz. Dobra, gdzie tu można odpocząć? Tutaj, tak? Można tu odpocząć? Tak, możemy wyłączyć silnik i enter. Ok, śpimy. Odzyskujemy siły. No, mamy 10, czyli już słoneczko świeci. Ruszamy. Dobra. Bo tu jest na czas. O Jezu, ja mogę się spóźnić tutaj. Muzyczka się włączyła. Mapka. O, 7% zwiedzono mapy. No, mapka, załaduj się, no proszę. No blisko, załaduj się, mapka. No mapka, Jezu. Teraz mapka mi się nie chce załadować. No, mapka, M. No. Jesteśmy tu. To my przelecimy, to my nie będziemy mieli... To my stracimy to zadanie, bo ja się przestałem. O, no to trudno, no to trudno. No to zadanie straciliśmy, bo klient już się niepokoi. O, no to średnio. Ciekawe, ile hajsu w ogóle nam odejmą. No pewnie nie dadzą nam tej doli. No a ja zapierniczę tutaj na dwa etaty, a ci tak wyskakują po prostu. Nie. Niech się cieszy, że w ogóle dostanie ten produkt. A nie jeszcze mnie pośpieszy tutaj. Muzyczka jak w Bus Driverze się uruchomiła. No włączaj się, muzyczko. Denerwujesz mnie już. No to ładnie. Ładnie daliśmy. No ale ta ciężarówka tak z środka ładnie wygląda. Proszę, muzyka, wyłącz się. No, wyłącz się, no proszę bardzo. Wiem, że mam mało czasu, ale no, muzyka, wyłącz się. No, gra komputerowa, wyłącz tą muzykę. Dobra, niech się leci jak już musi. Zjedziemy sobie na lewy pas, akurat możemy. Pyk, proszę bardzo. No i jedziemy. Ile jedziemy na godzinę? 80 jedziemy, no okej. Okay. Tu jest dozwolona 80. No, o Jezu. Ja w ogóle nie wiem, dzisiaj się dzieje coś złego mi z Eurotrackiem, ponieważ to jest moje drugie podejście do nagrywania, bo za pierwszym razem tak mi ścinało, że ja nie mogłem w ogóle połączyć się. No po prostu ten ekran ładowania mi w ogóle nie leciał. Tak ścinało, że wam mówię, ludzie. I nie wiem, czy to przez aktualizację jakąś, czy coś w tym stylu. No bo zawsze miałem właśnie... O Jezu, teraz ścięgła kolana, bo ja zawsze tak miałem i nie wiem, co teraz się dzieje. No to dupa, że się spóźnimy. No jeszcze tutaj deszczowo, zaraz rozpada się pewnie deszcz, super. Dobra, tutaj. Nie no, dzisiaj w Poznaniu ciepło, naprawdę. No ale teraz już ciepło jest o tej godzinie, mimo że która jest, 17:30 chyba. To i tak jest ciepło.
Dobra, no Jezu, no te ścinki ludzie, no nie wiem. No nie wiem, co dzisiaj się dzieje z Eurotrackiem. Okej. Tutaj przejeżdżamy. Ładnie to wygląda, naprawdę. Jezu, nie no, nie wytrzymam dzisiaj z tymi ścinkami, naprawdę. Już taki tilt, że wam mówię. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje. Jak będą jeszcze takie ścinki, to zara obniżę po prostu jakość grafiki. Grafiki. No bo nie wiem, co się tutaj dzieje dzisiaj z Eurotrackiem. No nie wiem, czy to przez aktualizację jakąś, czy co. Okej, jak będziecie chcieli jakiegoś live'a z Eurotracka, czy z czegoś, no to dajcie znać w komentarzach. Pisaliście, że polecacie mi, abym kupił sobie ciężarówkę Mercedesa, czyli Mercedesa Benza sobie kupił, że to jest fajna ciężarówka. No właśnie tak planuję. No bo Volvo też jest fajny, no ale Mercedes no lepszy jest trochę. No dobra. Ale mnie denerwuje ta muzyka, naprawdę ludzie, denerwuje mnie ta muzyka. O, panie policja jadą. Milicja jedzie. Chyba się pierwszy raz w tej grze z policją spotkałem. Nie widziałem, żeby tu policja jeździła. No, gdzie my jesteśmy? Ile mamy czasu? O, my jesteśmy, już prawie jesteśmy na miejscu, to ludzie, my sobie dzisiaj machniemy jeszcze drugie zadanko. My sobie dzisiaj machniemy jeszcze drugie zadanko i nie będziemy spać, bo widzicie, jak ta muzyka mnie tiltuje teraz. Nie. Ludzie, obniżę sobie opcje, obniżę sobie ustawienia. Grafika. Wysokie. Tak, nie, no dobra, zostawię, no żal mi zrobić na, aż smutno mi, żal mi zrobić na średnie ustawienia. Więc dobra, lekkie ścinki nie zaszkodzą. No, Jezu, nie. No ludzie, widzicie? Nie wiem, co dzisiaj z Eurotrackiem się dzieje, a nigdy mi nie ścinała. Nigdy Eurotrack mi nie ścinał zbytnio. Na początku lekkie ścinki, ale potem już było okej, no. Nie wiem, co się dzieje. O Jezu, mało FPS-ów, ludzie. Mało FPS-ów. Dobra, tutaj zmieniamy pas. Ładnie. No dobra. No dzisiaj naprawdę byłem mocno zmęczony w sumie. Już jestem taki przymulony, zmęczony trochę, bo... No słońce mnie dzisiaj wykończyło! Jezu, prawie w tego golfa uderzyłem. No już dzisiaj słońce mnie mocno wykończyło. Tutaj przez most. Eurotrack w ogóle ma dobrą... dobre ma udźwiękowienie. Gdy wjeżdżam do tunelu, to ciszy. To jest takie echo i po prostu ciszej słychać silnik oraz wszystko. No ludzie, ale mnie wkurza ta muzyka. No dobra, wjeżdżamy już tutaj do miasta, tak? To jest to miasto? Tak, wjeżdżamy już do tego miasta. No, zdążymy. Odkryto nowe miasto, Rostock. No dobra, zmieniamy pas. Ale ludzie, ale mnie denerwuje ta muzyczka, naprawdę. Denerwuje mnie ta muzyka. O Jezu. Ci ludzie są sami jak buchy jeżdżą po prostu. No, zielone światło się pali, a oni nie mogą ruszyć. No po prostu prawie jak w realu. No nie, no dzisiaj to jest po prostu atakują przepisy. Nawet taki może tytuł będzie, atakują przepisy. Dwa razy niby sztuczka była i teraz przez na czerwonym świetle. Nie no, nie, to nie jest sprawa dla youtubera, tylko dla reportera, no. Do Polsatu normalnie. Dobra, tutaj w prawo mam wjechać, oby tak, ale przesadziłem trochę z tym łukiem tutaj.
No dobra, przesadziłem trochę z tym łukiem. Okej, okay, enter. A idźcie w cholerę, śpieszy mi się, potwierdź, tak jest. Już chcę skończyć z tą muzyką, spóźnienie, o Jezu. 2000, ale poziom 7. No dobra. I mam tutaj zdolność jakąś nową. To tak jak myślę, dostawa na czas. Ja myślę, że to możemy sobie dać, zwiększyć. Yeah. Dobra, to sobie już zwiększyliśmy, zastosują właśnie. I wybierzemy sobie jeszcze jakąś, po prostu jakieś zlecenie sobie wybierzemy. Volvo pojedziemy. No i no nie wiem skąd, tu z Poznania do Berlina. Myślę, że pojedziemy sobie z Air Tour do Dresden, czy jakoś tak, nie wiem jak się czyta te nazwy. Sam kontrakt 61 tysięcy euro, no to no tak średnio, nie za dużo. No dobra, czekamy aż nam się gra wczyta. No nie wiem co dzisiaj się dzieje z tym Eurotrackiem, czemu przycina mi. No okej. A więc oto jest nasza ciężarówka, tak wygląda w środku, tutaj jest CB radio. I wszystko ładnie. Ale mnie suszy trochę w buzi. No i tak wygląda ta ciężarówka. Okej, a więc odpalamy silnik. Zapalamy pierwsze te światełka. Nie ma tutaj monitorku tego komputerka, więc musimy korzystać za pomocą tego HUD. No dobra. To mam większe przyspieszenie. I może mieć więcej koni. No. No już mniej przycina w sumie trochę. No. No, no, żeby mi to było ostatni raz, ta ścinka. Dobra. Nie, no ludzie, no, nie może, nie mogą cztery samochody przejechać po prostu na jednym zielonym światle. Jezu, no jak, jeżdżą jak w Poznaniu normalnie. No dobra, w ogóle ja... Źle daje kierunkowskaz. Jak tutaj z tyłu to wygląda? No dobra, dobrze to wygląda, a więc ruszamy. Za 10 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra, pyk tutaj, wow. Pierwszy raz w ogóle w tej serii robię dwa zlecenia w jednym odcinku. Nie robiłem. Dobra, i zobaczę sobie na mapce tylko, ile tu jest, dokąd mogę tu pojechać. Okej, okay, no to tutaj, no to z pół godzinki myślę, że odcinek będzie trwał, no to jeszcze tak z 20 minut dojedziemy do celu. No nawet będzie odcinek trochę dłuższy, no ale, no to dobrze. No wow, bo tu jest 50 po mieście. To jest 50, no. Dobra, ja przekroczyłem 50. To nie jest GTA. No dobra, tu już mamy 80. No to możemy śmigać równo. Jeszcze tutaj mamy światełka. Dobra. Widzę inteligentne światła, na zielone się zmieniło. Ładny dzień, 12:47 widzę tutaj na tym monitorku. I tutaj mamy ograniczenie do 90 na godzinę, ale to chyba jest dla samochodów. W ciężarówku to mają chyba 80 cały czas, tak jest. Fajne jest, ciche to Volvo. W ogóle nie słychać, że jeździ w ogóle. No, Volvo jest fajne w sumie.
Ale Mercedes jeszcze lepszy. Dobra, tutaj. I o Jezu. Pytaliście mnie ogólnie, czy będę nagrywał GTA Vice City. Nie wszyscy widzowie mnie tutaj oglądają, ale tym, co mnie oglądają i jeszcze GTA San Andreas, no to mogę powiedzieć, że GTA Vice City raczej nie będę nagrywał. GTA San Andreas to jest taka bonusik, taki smaczek dodatkowy do tego bonusika, czyli bonus w bonusie, bo seria sensacyjna to jest bonus, dodatkowo nagrywam tą serię, głównie to jestem notarem, się zajmuję, a po prostu GTA San Andreas to też był taki dodatek. A więc ja myślę, że nie zamierzam się już cofać. Ja myślę, że GTA San Andreas, GTA 4 i tak będę dalej po prostu leciał z tymi seriami. Myślę, że już nie ma zamiaru się, nie ma sensu się cofać już do GTA Vice City po tych starych czasach. Chociaż jak sobie kiedyś grałem GTA Vice City, no to fajna gierka była, naprawdę. To była moja chyba, nie wiem, pierwsza lub druga z ulubionych serii GTA. No Vice City było chwalone, naprawdę. A San Andreas po prostu tak dla smaczku chcę nagrać w tej serii sensacyjnej, aby przypomnieć sobie wcześniejsze lata, jak się grało. Nie czuć w ogóle prędkości, jak się jedzie tą ciężarówką. Ja czuję, że jadę tam 50 na godzinę, to już ponad 80 jadę. No, ale widzicie ludzie, ja jadę przepisowo teraz tutaj, a ten tutaj przede mną jedzie szybciej. Bo proszę bardzo, jak go śmignie fotoradar, no to nie będzie mu tak wesoło. No dobra, mamy 3 godziny i 5 minut jazdy, oczywiście czasu gry, czyli w przeliczeniu to jest około 15 minut. Dobra, szybko możemy zmienić pas. Pyk. Jest. Dobra, myszka mi się zsunęła. No, naprawdę, nie coś przyspieszenia, jak się jedzie tym Volvo. No dzisiaj niedziela, czasu gry 16:37. A nie wam powiem, dzisiaj jest sobota, nie niedziela. 1 kwietnia. No. Dobra, to był ostatni raz. Lekka ścinka, no i widzę, że już silnik się rozruszał, gry już. Będzie ok. Około w listopadzie planuję kupić sobie nowy laptop, taki już lepszy, taki gamingowy, z i5, czy i7, nie obiecuję, ale planuję właśnie kupić, tak w listopadzie około tego roku, lepszy laptop. Bo ta i3, no to i3 jest spoko, ale do, nie wiem, jedna czy dwie gry, do czas tam pogrzebanie na Facebooku, coś takiego, no ale no... Do nagrywania na YouTubie za bardzo i trójka się nie nadaje, ponieważ dużo gier nie uciągnie. O Jezu, ta chrypa moja, kto ją wymyślił? Ale najpierw chyba zmienię sobie kartę graficzną w tym laptopie na Nvidia GeForce 920M. No planuję tak zmienić, zobaczymy jak wyjdzie. No okej, jedziemy. Co ja mam tutaj pod F6? Aha, tu są dane, pod F7 to są kontakty, mogę wezwać pomoc drogową. A pod F8 mam... A, tu mam jakieś takie SMS-y, wiadomości, coś w tym stylu. F1 to jest zatrzymanie. F1 tutaj mogę lusterka sobie pozmieniać. No nie będę zmieniał, bo takie lusterka są ok. Ile ja mam w ogóle czasu? Ja mam czasu 7 godzin. To spokojnie, damy radę. Te 7 godzin. O Jezu, przepraszam za mój zmutowany głos, no nie wiem, chrypa mnie ostatnio w paru dniach, w tych 3 dniach, mnie chrypa trochę bierze.
Dobra, o Jezus. O, się wystraszyłem, że odcinek mi się nie nagrywał, bo mi ten chud zniknął. Nagrywania mi chud zniknął. Się wystraszyłem, że mnie nie nagrywa odcinku. Ale nagrywam cały czas. Dobra. No ja będę myślał, że będę już trochę dłuższe jednak odcinki robił, bo te 20 parę minut, no to jednak mało jest. Dobra, 2 godziny jazdy mamy. Jesteśmy. Gdzie jesteśmy? W połowie. Zawsze gdy zerkam na mapkę, to jesteśmy w połowie. No nie wiem, już bliżej jesteśmy trochę za połową, już bliżej jesteśmy tego naszego celu. No to ile? Przed sobą 10 minut przeczuwam i zakończymy sobie spotkanie. No, dobra. No, ładnie to wszystko tutaj wygląda. Ewentualnie jakby dopracowali chociaż 10% te drzewa lepiej, no to już by było ok. Teraz drzewa i grafika. Szczerze, grafika przypomina mi mocno OMS i 2 Bus Simulator. Samochody i grafika, znaczy żywe kolory ładne, a drzewa, samochody to takie tekturki jakieś, a ciężarówka, wszystko i asfalt ładnie odwzorowany. To jest takie OMS 2, tylko OMS 2 symulator ciężarówki. Coś w tym stylu. No, dobra. Benzynka. Gdzie tu mamy benzynkę? No, nie widzę benzynki. Gdzie tutaj mi się chowa gdzieś, albo ślepy jestem. Bardziej prawdopodobne, że jestem ślepy. Dobra. Tutaj ten ładny asfalt. Naprawdę wiem, że się powtarzam. Już to mówię 45 raz, ale no asfalt ładnie wygląda tutaj w tej grze. Jezu, moja wina. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Teraz sobie plaskacza śmignę. No, zagapiłem się na asfalt. No i zjechałem na drugi pas bez kierunkowskazu. Moja wina. No, ładnie lecimy. Ja nie trzymam klawisza gazu, a sam mi rozwija prędkość. Naprawdę ładnie jedzie ta ciężarówka. Dobra. No to powoli dojeżdżamy już do celu. Szkoda, że z ciężarówki nie można wyjść sobie, pochodzić czy coś takiego. Fajnie by było jeszcze, jakby można było wyjść, nie wiem, do sklepu pójść, wypić kawek w symulator autobusów i tramwajów. No i coś takiego, szkoda, że tego nie ma. No to jest symulator ciężarówki, a nie symulator wszelaki, jak symulator autobusów i tramwajów, bo tam można pieszo było chodzić, eksplorować, znajdźki były, można kopaków było szukać takich, pamiętam, że to było $500. Można było samochodem jeździć, tym pick-upem starym, jakąś furgonetką, tą taką czerwoną. I tramwajami oczywiście, autobusami można było jeździć. Czekajcie, ja tu na mapie się zgubiłem trochę. Aha, tutaj tą eskakadą muszę tak i tak, no dobra. Bo się tak zdziwiłem, że tutaj takie łuki przede mną są, zaznaczone na czerwono. Nie, już prześladuje mnie dzisiaj chrypa. Chyba zadzwonię na policję, że mnie prześladuje chrypa. Dobra, zjazd w dół i skręt w lewo. No nie hamuję, ja lekko naciskam eskę i już mi hamuje mocno. Nie mam za bardzo wyczucia w tej ciężarówce, jak mocno naciskać eskę, czy lekko, czy mocno. Dobra, pyk, o proszę, ładnie, wszystko pięknie. Dobra, hałd, czysto. No,
No, jeszcze tu jadą barany. Ale ja mam pierwszeństwo, to jestem baranem. Nie, no ludzie, widzicie, prawie pod koła ci wjechał. Ja pierwszeństwo, no i nie, dobra, już nie będę tego komentował. Nie będę tego komentował. No, to jedziemy. No, na szczególnym ciepło, naprawdę czuć, że już ta wiosna, już listki, te pączki już są. No, w lewo, nie wiem czemu ten... Aha! Dobra, a... Czekajcie chwilę. Aha, bo ten gościu... Nie no, dobra, głupi jestem. Myślałem, że to jest jednokierunkowa. Bo ten gościu jechał lewym pasem i mnie zmylił trochę. Się tak dziwiłem. Jedno... to jest, nie wiem... Jednokierunkowa droga, czy coś takiego? To jest dwukierunkowa, tylko... Ten pan łamał przepisy. To policja, policja, o tam, ten pan tutaj, on łamie przepisy. Na pewno zobaczycie, że palcem wam pokazałem, no 100%. No dobra, o Jezu, ale ta myszka mi się zsuwa. Dobra, lewica. Lewica, tutaj 60 dali. To śmiało, 70 byśmy mogli pośmigać. No, dobra, tutaj nad mostem, prosto, ładnie, pięknie. Nie łamiemy przepisów. Co tu, rzeczka jakaś, czy co? Nie, to jest ta estakada taka, proszę. No dobra. A więc wjeżdżamy już powoli do tego miasta naszego, mamy... No, super, uszkodziłem ciężarówkę. Ekstra. 1% uszkodzeń. Mamy 15 minut jazdy już. A więc za chwilę będziemy u celu. Jezu, naprawdę, ci goście łamią przepisy, no. Bez kitu. Ja jadę nawet 70, ja o 10 km na godzinę jadę za szybko. Ale oczywiście on 90, tylko jedzie jeszcze, że ten, no. O, żeby policja tego dziada tylko złapała. I tego tak samo, proszę, jest, ludzie. Ten ruch AI jest trochę, no, głupi, można powiedzieć. Dobra, widzę, że przed nami jest ta miejscowość, tu, a to nie jest miasto, to jest taka wieś bardziej, taka wiocha PRL. Tutaj wieś jest przed nami. A, no to jest taka wieś, tylko taka, takie plewiska, taka wieś tutaj, nie mogę. W prawo jedziemy, opyk na jakieś gospodarstwo. Witam panie piekarzowy, ma pan jajka dzisiaj? Nie ma, to szkoda. Nie ma kur, mówi. Uciekły. Dobra, pogadamy, zaparkujemy bezpiecznie, potwierdzimy. No i tam mamy zaparkować. Dobra, prawo. Nie będziemy automatycznie parkować, jak możemy sobie podjechać tu i nacisnąć klawisz T. Dla mnie to czysta przyjemność, żaden problem. A więc odczepiamy nóżki, przyczepy. No i zlecenie wykonane doskonale, proszę bardzo. Dostarczono kopacz 500, a więc suma 5098 euro, 315 XP. Poziom cały czas 7, a więc kontynuujemy. No i może wyjdę sobie... Aha, dobra, już tą zdolność... No, już wydałem tą zdolność, no to pamięć mam dobrą. A więc to wszystko na ten odcinek. Jeśli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Możecie tak samo dać mi subskrypcję, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, oraz włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek po prostu.